Tak. Ano o to, że na warszawskim Brudnie żyć coraz trudniej, zwłaszcza zimą. Awaria goni awarię, co drugi dom ma wady technologiczne. Ponad 1000 mieszkań jest niedogrzane. W pokoju w ogóle cieknie na całym pokoju. Tak samo. Ale jeśli jak można, no jak można, 2 miesiące. Ja moje braci leśne męczy, ale wszystko nie leje się. Wszakie mogę, bo mimo wam szaku wszystko. Jak jeszcze baba mieszkanie nie daliśmy, to zamarzł mu balkon, sapnie się robią na 30 przymarku. Nie zapłacę za grudzień, za styczeń i za listopad. I nawet nie można powiedzieć, że nikt nic nie robi. Przeciwnie, osiedle od lat przypomina niekończącą się budowę. Instalacje cieplną wymieniono aż w 43 budynkach, ale 60 kolejnych czeka. Całe domy się obraca, buduje nowy kanał ściekowy, bo pod istniejącym zapadał się grunt i pękały rury. A wszystko to na barkach jednej spółdzielni mieszkaniowej, która spija teraz piwo naważone przez budowę. I tak jest na wielu nowych osiedlach, bo nie jedno brudne w kraju.